Chociaż trudno w to uwierzyć, to jeszcze kilkadziesiąt lat temu ludzie traktowali radioaktywność trochę na równi z cudotwórczością. Na co dzień korzystali z napromieniowanej pasty do zębów, palili napromieniowane papierosy, a od święta kosztowali napromieniowanej czekolady, wierząc, że od toru czy radu będą zdrowsi i szczęśliwsi. Dzisiaj możemy się łapać za głowę, ale kto wie, czy za kolejne kilkadziesiąt lat ludzie nie będą śmiać się z naszego pokolenia, że korzystaliśmy z takich, a nie innych produktów. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na listę 10 radioaktywnych produktów codziennego użytku, z których ludzie naprawdę korzystali. Numer 10. Krem do radia, cieszący się w latach 30. ogromną popularnością we Francji, miał być cudownym kosmetykiem zapewniającym natychmiastowy efekt leczniczy i upiększający. A wszystko to dzięki zawartym w nim pierwiastkom toru oraz radu. Produkt sygnowany był nawet nazwiskiem nieistniejącego doktora o nazwisku Alfred Curie. Prawdopodobnie, aby wybić się trochę na popularności naszej Marii Curie Skłodowskiej. Numer 9. A wy jak wiele jesteście w stanie poświęcić, aby wasz konar zapłonął? Cóż, mężczyźni w XX wieku byli zdesperowani do tego stopnia, że używali czopków z radem. Widzicie paradoks? Kuracja trwała aż 15 dni, więc kto wie, czy przez tak długi czas wkładania sobie czopków w pupę, delikwent nie zapragnął nagle zmienić orientacji. Numer 8. Zanim następnym razem powiecie mamie, że nie zjecie chleba, bo jest czerstwy, to przypomnijcie sobie o wyrabianym niegdyś chlebie z radem. Chleb miał swoją produkcję w niemieckim Jakimowie i miał zapewniać długowieczność, wzmocnienie sił oraz łatwe trawienie. Jednym słowem, chleb idealny. Ludzie wręcz promienieli, a może raczej promieniowali po nim z radości. Numer 7. Pewnie nie jeden z Was dostał na komunię zegarek, którego cyferki świeciły w ciemności. Na przełomie XIX i XX wieku zegarki tego typu zawdzięczały swoją właściwość farbie z promieniotwórczym radem. Niby znikoma i nieszkodliwa ilość, ale co miały powiedzieć kobiety, które te zegarki malowały i aby zachować precyzję, przed każdym pociągnięciem pędzelka ulizywały jego włosie własną śliną. Praktyka ta prowadziła do rozpadu ich kości czaszki i poważnych problemów z uzębieniem. Numer 6. Doramat to radioaktywna pasta do zębów produkowana w okresie II wojny światowej w Niemczech. I nie, nie służyła ona do eksterminacji ludzkości. Specjaliści wierzyli, że zawarty w niej pierwiastek toru zwiększa ochronę zębów oraz dziąseł, ponadto jak nic innego poleruje szkliwo, pozostawiając je białe oraz lśniące. Nie wiem jak wam, ale mi na samą myśl ząb się rusza. Numer 5. Po co komu bakalie czy nadzienie truskawkowe, kiedy możecie wypełnić swoją czekoladę radem. Czekolada radowa produkowana była w latach 1931-36 przez niemieckiego producenta Burg und Braun i przypisywano jej właściwości odmładzające. Czekolada, która odmładza? Myślę, że na takie hasło nawet w dzisiejszych czasach nabrałaby się większość kobiet. A radioaktywne pierwiastki? Cóż, jak to mówią, żeby być piękną, trzeba cierpieć. Numer 4. I pomyśleć, że ja miałem się za naukowca, kiedy za dziecka dostałem zabawkowy mikroskop. Dzieci w latach 50. miały okazję bawić się zestawem małego inżyniera jądrowego i samodzielnie przekonywać się o sile promieniowania. W skład zestawu wchodziły m.in. spintaryskop do obserwacji eksplodujących atomów, elektroskop do pomiaru napromieniowania oraz, jakżeby inaczej, próbka radioaktywnego uranu. Oczywiście producent zapewniał, że wszystko jest bezpieczne. Numer 3. Wydawałoby się, że papierosy już same w sobie to największy syf, jaki można sobie wyobrazić. A jednak, w okresie radioaktywnej szarlatanerii na początku XX wieku niemiecka firma Batschari również próbowała zgarnąć dla siebie kawałek tortu i wprowadziła do sprzedaży radioaktywne papierosy radium, które ze względu na swoje rzekome właściwości zdrowotne cieszyły się dużym zainteresowaniem. Numer 2. Skoro były już radioaktywne czopki, które miały zwiększać potencję mężczyzn, to do kompletu wypadałoby również dodać napromieniowane radem gumki Nutex. Jak na ironię, napis na pudełku głosił, że produkt zapewnia idealną ochronę przed niechcianą ciążą oraz chorobami. Jakby to powiedział klasyk, nie zachorujesz na HIV ani nie urodzisz dziecka, jeśli wcześniej umrzesz od napromieniowania radem. Numer 1. Dzisiaj wszelkiej maści szarlataneria wciska ludziom niejakie strukturyzatory wody, które rzekomo ożywiają wodę i przywracają jej pamięć magnetyczną. Natomiast jeszcze kilkadziesiąt lat temu prym wiodły penetratory wody, które promieniowały ją cudownymi rudami radu, a reklamowane były jako naturalny sposób na zdrowie. Dzięki. Już chyba wolałbym pozyskiwać wodę z żółtego śniegu. Okej, tym żółtym jak Chińczyk, który sikał pod wiatr akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich w podobnej tematyce, na przykład 10 zaskakujących faktów o Czarnobylu. Wpadnijcie też na mój prywatny Instagram Życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów, jak również mój drugi kanał, który prowadzę na YouTubie, Paulis Sosed z animacjami. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku. Cześć!